Cześć, witam was, cześć, skąd lewy strzykło, witam was w kolejnym moim nagraniu wideo. Szczególnie przepraszam was za ewentualną prostotę filmu, czyli że jest krzywy albo prosty obraz, ale tutaj ewentualne jakieś takie no. Ale to już, proszę państwa, proszę na to nie zwracać uwagi, skupić się proszę na materiale, treści materiału. Dobra, wracamy do tematu, bo będzie coś ciekawego. Także proszę się skupić na tym, a nie na otoczeniu. Dobra. Co chciałem wam pokazać? Chciałem wam pokazać coś takiego fajnego, a mianowicie gesty telefonem. To nie wiem, czy to widać będzie w kamerze. O tak, pokażę wam, albo tak. Nie? Jak jest, co mi tak to znajduje? Aha, bo ten obiektyw. Bo tam ma ruchomą tam soczewkę tam czy tam coś. Dobra, wracamy do tematu. Aplikacja nazywa się ShakeIt. Na pewno kojarzycie coś tak gesty moto. Jeżeli nie, oglądacie tam smartfonów w internecie, ani po prostu nie mieliście styczności z telefonem moto, to wam powiem co to jest. Motorola, nie? To się nazywa gesty moto. Ty po prostu potrząsłeś sobie telefonem, góra, dół, albo tak i ty się coś tam robiło. Albo się włączał aparat, albo się włączała tam latarka, albo jakieś inne fajne sprawy, nie? Ktoś stworzył fajną aplikację, tyle darmową, która nazywa się ShakeIt. Po angielsku było dosłownie tłumacząc na polski ShakeIt, to potrząśnij tym. No nic, no nie wymaga ruta, jest darmowa, więc można się pobawić. Ja już sobie to pobrałem, żeby nie przedłużać materiału. Proszę, jest na samym końcu tej zakładki narzędzia. ShakeIt, nie? Proszę. Po uruchomieniu tej aplikacji ona będzie prosiła o widzicie Your device has addition battery optimization. Tak, bo ja mam w moim S23 Plus aktywny optymalizację baterii. I tu wszyscy, jak widzicie, macie z ekranu co zrobić, nie? Ja już tego wam nie pokażę, bo ja już to kliknąłem OK, żeby po prostu to dodać tam. Gdzieś się dodało do wyjątków i teraz tego nie umiem znaleźć na swoim S23. Także no trudno, musicie mi wybaczyć. Dobra, nie wiem jak wyłączyć tam optymalizację baterii. No dobra, no trudno, okej, okej. O, włączyło się ustawienia baterii i tutaj właśnie trzeba było tam wyłączyć, tam nie dodać, a to się zrobiło samo, u mnie automatycznie i teraz nie wiem jak to się zrobiło. Więc ja sobie te ustawienia zamknę, bo to będzie niepotrzebne, klikam okej. Allow launching apps, tak, bo możesz zezwolić na, pozwolić na włączanie aplikacji temu ShakeIt. Więc klikamy sobie allow, żeby pozwolić, bo tu mamy no thanks albo allow, nie dziękuję, albo allow, czyli po pozwól. Po angielsku klikamy allow, a i teraz trzeba włączyć wyświetlanie na wierzchu, bo to jest to uruchamianie aplikacji zewnętrznych. W zależności jaki masz telefon, czy Xiaomi, czy Huawei, czy jakiś tam Realme, czy i tak dalej, to będzie się to inaczej nazywało. Nie, u mnie na moim Samsungu S23 Plus nazywa się to wyświetlanie na wierzchu. Ale to spokojnie nie będzie wyświetlał się ten cały ShakeIt jako jakiś tam widget, albo coś, tylko to po prostu tak się to tutaj nazywa. Bo to chodzi o włączanie innych programów. Więc włączamy, szukamy tego. Szukamy, no to jest na S, więc szukamy ShakeIt. Power Ramp, Samsung. O, mam ShakeIt, proszę, jest włączony. On widocznie samo się włączyło, nie? Proszę bardzo, to musimy włączyć, ShakeIt. Proszę. I wychodzimy z tego, wstać. O, i już mamy skonfigurowane. I co my możemy sobie zrobić? Jak widzicie, mamy pokazane gify takie, animacje, takie
takie potrząśnięcie w ten sposób, albo takie, taki obrót. Nie? I to możemy sobie dodać. Select app to, to action i select app to action. Czyli możemy sobie kliknąć na ten kwadracik biały z tym napisem. Nie, jak to wybrać? A w ustawieniach, tu może, tu. Ja tu z wami sprawdzam settings, shake, enable shake gestures, twin proximity vibration, sensitivity, to później wszystko wam omówię. Share the zap, udostępnij. Ja chcę wybrać aplikację. To co może trzeba potrząsnąć? Obrót, przepraszam, wyjdę z tym telefonem poza kadry. Wyłączyłem sobie ekran. Jeszcze mamy ten z wami, razem z wami, tak po prostu się nie śmiecie, że jestem nieprzygotowany. Nie? No, shake to potrząsnięcie, a twist to jest właśnie taki obrót. Nie? Proximity sensor to jest właśnie jakby proximity sensor to jest ten cały czujnik, który odpowiada za to. Wibracje i sensitivity tools, battery optimization settings. Okej. Dobra. Jak to dodać? O, wiecie co? Ja odkryłem, przepraszam, was zatrzymam. Wyłączę tą aplikację całkiem i wam pokażę jeszcze raz. Ja to jestem naprawdę odkrywca. Zaraz wam powiem jeszcze raz. Wszystko, niech się włączy program. OK. Przytrzymujemy. Na to pole, dłużej. Tak, już nie działa, czy co? Zaraz mi zadziałamy. O, dwa razy trzeba kliknąć. O, dobra, i teraz mamy tak. Nie przytrzymujemy, tylko dwa razy klikamy. Wstecz. Czekajcie, zamknę to. Jeszcze raz wam pokażę. Żeby wszystko było jasne. Pyk. O, i macie, widzicie, pokazuje wam się to. I mamy wszystkie zainstalowane aplikacje oraz flashlight to jest latarka, a kamera to jest obraz. Więc wybiorę sobie do takiego potrząsnięcia, takiego, o, w dłoni, latarkę na przykład. Flashlight. O, jest wybrane. Więc zamykamy program całkowicie i zobaczymy, czy działa. O, widzicie, potrząsłem bardzo i latarka się włączyła. Ten sensor jest bardzo słabo czuły. Muszę to wyłączyć, wiecie, bo bardzo świeci w oczy. O, to bardzo mocno ten, sąs. Nie wiem, nie widać tego w kamerze. O, włączyłem. Widzicie, nie widzieliście tego w kamerze, bo uciekłem z kadru. O, to to tak nie mocno, tylko tak szybko. O, widzicie? Tak, o, i działa. Nie włączyłem i począłem i wyłączyłem. No niestety nie widzicie tego w kamerze, bo to uciekam z kadru, nie? O, jest. Jest. Dobra, takie troszkę, bo musiałbym, ale aż na rękę zabrała. Dobra, włączmy tą aplikację. Zwiększę troszkę sensitivity w ustawieniach, czyli czułość. Może jest za słaba. Tu, tak.
kosa. Zwiększyłem troszkę i zobaczymy jeszcze raz. Zamkniemy normalnie, bo zwiększyłem. O, teraz widzicie, nie? W kamerze. O, wibruje i się wyłącza. I włącza. Latarka. Telefonu nie popsujecie, tak spokojnie. Tylko to musicie zrobić umiejętnie. O, działa? Dobra, nie będę się nędził. Wyłączę sobie to, aby zrobię to na maksimum czułości. Bo musicie być ostrożni z tym trzęsieniem, bo po prostu może wam wypaść z dłoni, a po drugie będzie możliwe, bo leci ręka od tego, nie? A to muszę sensitivity zrobiło znowu tak, jakie było. Ja chciałem zrobić na full. Dobra i... O, teraz zrobiłem na full i... O, tak musicie zrobić, tak w ręku, nie? Dobra. Dobra, nie będę sobie robił, bo mi się będzie grzał telefon. O, takie wyłączenie i włączenie stresa. Dobra. Dobrze. Jak zamknę z ramu całkiem, to mi się pewnie ustawienia zresetują. Nie znałem życie, bo to jest takie... Bo to nie działa jak usługa. Teraz zobaczymy. No dokładnie, jak wybijecie z ramu, czyli zamkniecie tak, to mam te ustawienia, to sensitivity zrobi, jakby wrzuci się. To ustawienie po prostu się wrzuci. Dobra. No to ten gest pierwszy działa. Możemy sobie go wyłączyć. Tak, w ustawieniach tam, nie? Tu. Proszę, już jest wyłączona. Dobra, teraz drugi gest, takiego obracania nadgarstkiem. Select app to action. Ja sobie wybiorę na przykład, nie wiem, Spotify. Szkoda, że nie ma szukajki. No, ale sobie znajdziemy. Sens... Proszę, Spotify. Mam aktywny Spotify? Mam, wybrany, nie? I zaraz zobaczymy. Cyk, wyłączamy ekran i... Kurde, o, włączyło się. Chyba ekran jest wyłączony, bo coś zawirowało. Tak, odpaliło się, widzicie? Włączył się Spotify. Także no, działa ta usługa. O kurde, muszę uważać, żeby tego nie włączyć na ekranie. Muszę pamiętać o wyłączaniu ekranu. To jest bardzo takie energiczne, trzeba... O, u motorowi działa to dużo lepiej, nie? Mi się zdaje, ja nie mam żadnego znajomego, czy w rodzinie, czy kogokolwiek, kto ma Motorola Moto, tam G50 Edge, nie? Z tą funkcją. Dobra, zwiększę to na maksa i zobaczymy jeszcze raz. O, widzicie, teraz od razu się włączył Spotify, proszę. No. Także no, polecam się pobawić, ja sobie to wyłączę, te gesty, bo będę mnie ręka bolała. Tylko muszę uważać z takimi ruchami, bo jest ze względu na moją niepełnosprawność, nie? Dobra, więc kończymy zabawę, wyłączamy to, żeby mi się to tam nie włączało, bo dodatkowe funkcje tej aplikacji to mamy tak, remove ads, to możemy sobie usunąć reklamy, za ile? Zgadzam się, no to jest oczywiście licencja. Za 5 zł idziemy tylko na to znagrodzenie filmu. Premium. Nie?
No ja tam nie będę kupował, bo ja korzystam z AdGuard DNS, więc reklam tutaj nie ma. Dobra, dodatkowe ustawienia, to mamy tak, shake, to możemy to potrząsanie, ten pierwszy gest wyłączyć całkiem, masz włączyć. Twist, czyli obrót, takie coś, nie wiem, czy by to rozumieć, o co mi chodzi, bo to pierwsze to jest takie coś, a te drugie to jest takie, obracanie na lekarskim. Proximity, sensor, no to jest, muszę sobie przypomnieć, co to znaczy słowo proximity, ale chyba to jest ten cały, no dalej. Żyroskop, myślę, że tak, ale po angielsku. Proximity, bliskość, tak. To będzie ten cały czujnik zbliżeniowy, tak. To jest to, co powoduje, że jak przybliżysz do ucha ekran, telefon to ci się wyłącza, żeby nie dotykał się. Dobra, polecam włączyć, wibrację jeszcze można aktywować i sensitivity, to jest czułość telefonu, tej aplikacji, tego całego przekaz. Dalej mamy battery optimization settings, są to, to możemy dodać to właśnie na to co mówiłem na początku, że dodało mi się do wyjątków tego optymalizowania baterii i nie wiem jak to uruchomić, nie? Żeby na przykład to wyłączyć, no. Także no, to tyle, no trudno. Oraz draw over after apps press permission, czyli możemy sobie tutaj allow launching clips, no to możemy zezwolić, nie? Na włączanie aplikacji. No, to trzeba włączyć, żeby ten cały szekiet uruchamiał inne programy. Dobra, to. No to byłoby tyle. Oraz jeszcze mamy tutaj share this up, czyli możemy udostępnić linka do sklepu Pay. Na przykład koledzy czy koleżance, nie może się pobawić. A widzicie, tu macie ten gest, tak, a tu tak obraca, nie ten drugi. Dobra, tyle ode mnie. Żegnam się z wami. Piszcie, co myślicie o tej usłudze. Taka zabawka, nie? Ale jak przesiadałeś się z Motorola i używałeś tego, może tam to działa lepiej, ja nie wiem, albo po prostu moje ruchy są może nie do końca odpowiednie, nie? To już polecam się pobawić. Linka dostaniesz do tego w opisie. Nie? A teraz się z wami żegnam. Do zobaczenia. Mówił Dariusz Cipko. Mieliśmy troszkę problemy z dodaniem aplikacji do tego, ale ja to sprawdzałem razem z wami, żeby było więcej zabawy. Nie? Troszkę. Bo dawno mnie nie było na kanale, więc coś zabawnego dzisiaj było, fajnego. Także piszcie, co myślicie. Jeżeli chodzi o kolejne filmy, to za bardzo pomysłu nie mam, jeszcze nie, tak nie planuję, za bardzo, bo takie życie jest, dzisiaj ostatnio dłużej nie nagrywałem, bo tu jakieś robot podatki, tu jakieś inne rzeczy, tu, no, także takie życie. Dobra, cześć, trzymajcie się. Jeszcze taki update, tylko ja chyba stwierdzę, że ja sobie tą aplikację odinstaluję, bo ona jest dla mnie, nie myślałem, że to mi będzie łatwiej się otwierał, używało tych gestów, nie? A one są takie męczące dla mnie, więc nie będę się bawił, co kombinował, bo jeszcze sobie może coś zrobię, krzywdę jakąś, będzie mnie ręka bolała albo coś, także zrobię ważniejsze niż smartfon. Więc sobie to odinstaluję. A dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że po prostu jakby się jakieś pytania pojawiły, jakby się interfejs zmienił, jakby się nowe gesty pojawiły, nie? To po prostu no raczej na YouTube tego już nie pokażę, bo by to nie wychodziło za dobrze, nie? No jeszcze może się zastanowię, może sobie jeszcze to zostawię, nie? Tak do hecy, tak do zabawy. Także jeszcze nie jest w końcu powiedziane, nie? Że wypalamy
koniec. To już, jak będą pytania jakieś w przyszłości, to zobaczymy. To odpiszę wam, napiszę, że tego już nie mam po prostu i tyle. I jeszcze dziękuję wam za subskrypcje, bo one ciągle rosną. To trochę tak motywująco, nie? Dobrze. Teraz się już naprawdę żegnam. Trzymajcie się. Żadnego suchara, kawału fajnego nie znam. Więc nie opowiem wam fajnego, no takiego ciekawego. Nie? Tyle. Trzymajcie się. Teraz już naprawdę. 3, 2, 1. Cześć.